Każdy obywatel rozliczający się z Urzędem Skarbowym od 1 stycznia 2020 roku zobowiązany jest do wygenerowania nowego indywidualnego rachunku, na który będzie wpłacał należne podatki. Dla osób zaprzyjaźnionych z komputerem i internetem sprawa jest dość prosta. Aby wygenerować numer indywidualnego konta podatkowego, należy wejść na stronę podatki.gov.pl. Od razu przed oczami pojawia się wejście do generatora. Wystarczy kliknąć Generuj. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na kolejnej odsłonie wybierają opcję NIP, natomiast pozostali wskazują opcję PESEL. W okienku obok wpisują indywidualny szereg liczb, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL. W ułamku sekundy na dole ekranu pojawia się indywidualny numer konta, na który będziemy wpłacać daniny skarbowe z tytułu PIT, CIT oraz VAT. Pozostałe należności, jak na przykład akcyza, regulowane będą na dotychczasowych zasadach. Osoby, które nie korzystają z internetu, powinny się udać osobiście do Urzędu Skarbowego i tam poprosić o podanie numeru rachunku. Co istotne, pracodawcy wpłacający zaliczki podatkowe za pracowników będą dokonywali wpłat na własny mikrorachunek. Rozdzieleniem środków zajmie się już fiskus. Z nowych indywidualnych rachunków będziemy korzystać od 1 stycznia. Po tym terminie dotychczasowe konta do rozliczeń z fiskusem zostaną bezpowrotnie zamknięte. Na podobnej zasadzie przedsiębiorcy rozliczają się już z ZUS-em. Od 1 stycznia 2017 roku wszystkie składki są wpłacane na jeden indywidualny rachunek, a nie na trzy, jak było to wcześniej.